leg dein Kopf auf meine Knie. Gut, dass heut zu liegen. Kinder schlafen ein allein. Kreuze darf man wiegen. Jesteśmy w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Miejscu, w którym splata się wiele historii, wątków i kontekstów. Dzisiaj dla nas najważniejsze są dwa z nich. Pierwszy to 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego. W 1940 roku, 16 listopada, okupant niemiecki zarządził izolację społeczności żydowskiej za murami getta, oddzielając ją od reszty mieszkańców Warszawy. I właśnie bezpośrednio z tym kontekstem łączy się specjalnie przygotowana wystawa zatytułowana Gdzie jesteś?, która pozwala spojrzeć nam współczesnym na te wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Kinder haben Spiele chleb. Spiele. Z jakimi świadectwami zmierzymy się na wystawie Gdzie jesteś? Dysponowaliśmy tak naprawdę trzema rodzajami dokumentów. Fotografiami, rysunkami, ale przede wszystkim świadectwami zebranymi w archiwum Ringelbluma ludzi, którzy mieszkali w getcie. To są głosy żywych ludzi, którzy pozostawili nam świadectwo swojej obecności i swojego doświadczenia. I w związku z tym ta wystawa jest w pewnym sensie antywystawą. Jest zamienieniem czegoś, coś do oglądania, w coś, co jest do słuchania. I ja używam takiej metafory, właśnie wystawa słuchowisko. Ta wystawa ma swój początek, to jest oddzielenie opaski, potem mur. I ma swój koniec, to jest wywózka i śmierć. Ale to, co dzieje się wewnątrz wystawy, jest w zasadzie takim rodzajem labiryntu doświadczenia, po którym można się poruszać. Nie ma kolejności? Nie ma kolejności, no bo bardzo trudno jest rozdzielić strach od głodu czy od poczucia niepewności. To wszystko są w większości przynajmniej doświadczenia, które się przenikają. Zachowało się nieco prac rysunkowych. Te prace są bardzo szczególne, ponieważ one nie są pomyślane jako rysunki, które można sobie powiesić na ścianie albo kupić, więc one nie są pokazem wirtuazerii artystycznej. Za każdym razem, kiedy na nie patrzymy, należy sobie zadać moim zdaniem pytanie, po co ktoś to zrobił? Jakie są intencje osoby, która narysowała umierające z głodu dziecko albo żartowała sobie z czterech chorych osób, które leżą w jednym łóżku szpitalnym, z których jedna ma syfilis, druga odrę, trzecia umiera z jakiegoś innego powodu i jest to żartobliwy rysunek, który szydzi z prób ratowania ludzi w sytuacji, kiedy oni w zasadzie są wszyscy skazani na zagładę. Albo też próba oczyszczenia umysłu, jak sądzę, z tysięcy potwornych obrazów, które w tym umyśle są składowane. W związku z tym serię portretów na przykład, czy postaci, które rysuje Halina Ołomucka, artystka, która przeżyła getto, jest rodzajem i przypomnienia, i zapamiętania, i autoterapii, jak sądzę. Tak? Jest czymś, od czego nie można się uwolnić, a jednocześnie akt rysowania zapewne pozwala z tym jakoś żyć i coś z tym robić, co daje szansę na wiarę w to, że coś się upamiętnia i daje się jakieś świadectwo. Wspaniałe są tam rysunki Kramsztyka, który jest wybitnym artystą, ale ginie taką samą śmiercią jak setki innych ludzi, utalentowanych czy nie. I on ma wspaniałą kreskę, rysuje postaci obdartusów, żebraków, taką biedną rodzinę z getta, próbując uchwycić to, co przed jego oczyma się przesuwa. Natomiast Witold Lewinson, który kończył bodaj Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, nie mamy tutaj pewności,
ale jest zapisane raczej jako rysownik techniczny. Rysuje z precyzją technika ślady głodu na twarzach i on widać stara się, tak jak kreślarz, który wykreśla bardzo dokładnie wzór budynku, stołu czy jakiejś innej fizycznej konstrukcji, stara się odrysować najbardziej precyzyjnie to coś potwornego. Prawda? Nie dodaje do tego żadnej ekspresji ani interpretacji. Nie podświetla niczego, to po prostu rysuje jak kreślarz. Ponadto mamy dość dużo fotografii. A właśnie, bo to jest ta część, która w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego jest niezwykle bogata i daje też nieprawdopodobny rodzaj świadectwa. Mamy dwa radykalnie różne rodzaje fotografii. Jedne robione przez niemieckiego fotografa, który de facto jest opresorem, sprawcą zupełnie innej sytuacji w tym ustawieniu fotograficznym niż ktoś, kto jest z wewnątrz, kto robi dokumentację na rzecz archiwum Ringelbluma, którego ludzie się nie boją, po prostu traktują go być może całkowicie obojętnie. Tutaj dotykamy czegoś, co jest nam najbliższe chyba, emocji. To było jedno z założeń. Chodziło o to, żeby również zobiektywizować tę wyjątkową wiedzę, jaką czerpiemy z doświadczenia warszawskiego getta, bo wiemy równie dobrze o tym, że te sytuacje się powtarzają. One może nie mają takiej postaci jak w Warszawie. Warszawa jest bardzo wyjątkowa, ponieważ no nie ma drugiego miasta, które by podzielono, wydzielono w jego obszarze tak ogromną dzielnicę, do której stłoczono by ludzi zarówno z tego miasta, jak i z innych miast i z innych krajów na świecie. Natomiast czystki etniczne, odosobnienia, oddzielenia są rzeczą, która się powtarza w naszym wieku. Żaden tytuł właściwie by nie pasował, co 80 lat od zamknięcia murów getta, getto. To wszystko są takie tytuły, które bardzo nas ograniczają w nazywaniu rzeczy. Natomiast to pytanie, gdzie jesteś, odwołuje nas po pierwsze do Biblii. To jest pierwsze pytanie, jakie Bóg postawił człowiekowi. To, że się odwołujemy do Biblii, to znaczy, że się odwołujemy do czegoś, co jest uniwersalne, do pytania, który każdy z nas prawdopodobnie sobie stawia co pewien czas, dla jednych wobec Boga, dla innych wobec swoich bliźnich, jeszcze dla innych do jakichś wydarzeń. Gdzie ty jesteś wobec tego, co się zdarzyło? Tu chodzi o to, żeby wejść w strukturę doświadczenia. Czyli to pytanie, gdzie jesteś, nas kieruje również w jakim sensie do tego, w jaki sposób będziemy o tym myśleć. Chciałbym, żeby poczuli, że to, co się zdarzyło 80 lat temu, jest tak blisko. I że to nie jest tylko to, że to jest blisko w sensie historycznym. Myśląc o tej wystawie, sięgnąłem do takiego filozoficznego pojęcia stworzonego przez Karla Jaspersa, pojęcia sytuacji granicznej. Sytuacja graniczna to jest jakby taka sytuacja, która nas obezwładnia. Przypiera nas do muru. I dosłownie do muru, ale też symbolicznie do muru. Ale ten mur wyznaczał horyzont, wyrażał nie tylko to, gdzie mam mieszkać, gdzie mi nie wolno mieszkać, gdzie mam chodzić, a gdzie mi nie wolno chodzić, ale okazywało się, że wyznaczał również niebo. Niebo było inne. W getcie niebo nie miało horyzontu. W getcie nie było zieleni. Tam właściwie tylko były, jeżeli była zieleń, to natychmiast pod topór szła, bo było zimno, to zamieniali to w drewno opałowe. To nie jest kolejna wystawa pod tytułem Nigdy więcej, bo to bzdury. Nigdy więcej Niemcy nie będą zabijali Żydów w czasie II wojny światowej. Tylko tyle się da powiedzieć. Reszta jest nie da się powiedzieć. Gdzie jesteś? Kuta z ojcu Ligę.